Hej wszystkim, ja jestem Soul, a to jest gra Navy Field 2. Jest to kolejna gra na moim kanale osadzona w klimatach II wojny światowej. Jak już mówię kolejna, to powiem, że pierwsza to był War Thunder, czyli samoloty, dwupłatowce, tego typu klimaty, II wojna światowa. Akurat Navy Field 2 zahacza też o I wojnę światową, bo statki są z różnych okresów, ale jest podobny klimat. Mamy po prostu dwie drużyny, one ze sobą walczą. Są te takie historyczne statki, łodzie podwodne, lotniskowce, trochę tego jest. Gra jest w modelu freemium, czyli darmowa, ale ze sklepikiem. I ten sklepik, Brodaty mi mówił, że podobno jest tutaj dość istotny. Ja na razie tego nie odczułem. Bitwy mogą być fajne 16-16, chociaż gdzieś czytałem, że mogą być większe. I teraz się zastanawiam, czy to jest prawda. Sprawdzimy to na live, bo myślę, że w nią sobie zagramy, bo wiem, że kilka osób ją posiada. Gra jest naprawdę, mówię, naprawdę jak na te darmówki, które są dostępne, to jest coś na poziomie War Thundera, czyli taka dość fajna, przyjemna darmówka. Może nie taka łatwa, bo jednak War Thunder wydaje mi się, że się nie trzeba za bardzo, jakby to powiedzieć. No każdy wchodzi do tej gry i od razu wszystko ogarnia, tak? Są strzały, rozwala się, lata się prawo, lewo i tak dalej. Tutaj jest tutorial dość rozbudowany, trzeba go przejść, no może nie dość rozbudowany, ale jest. Trzeba go przejść, żeby mniej więcej zrozumieć, o co chodzi. Ja już mam 11 level i dalej nie wczaję, o co w niektórych rzeczach chodzi. Na przykład mam główne działo i moje... pokażę wam strzał z głównego działa. Tak. I dział z mojego tego drugiego działka. Mam tu na przykład zmianę amunicji z HE na AP. Brodaty mi mówił, że chodzi o to, że to HE to jest zapalająca jakaś, a ta druga AP to jest przebijająca pancerz. Nie wiem, czy to jest prawda, dlatego zawsze z HE strzelam, bo on też nie był do końca pewien, jak to działa. Tak czy siak, bitwa się rozpoczęła. Musimy 2000 tiketów zdobyć. Sytuacja jest dość podobna jak War Thunder, czyli w tych samolocikach. Albo zabijamy naszych przeciwników, z tego co mi wiadomo, albo przejmujemy bazy i jak mamy większą ilość baz, to po prostu szybciej te punkty zdobywamy w czasie. Dobra, zwolnijmy sobie, bo tu już chyba można przejmować, tak? Dobra, i teraz wypływają z nas takie małe stateczki, które przejmują, tak się bazy przejmuje. Nasz statek to jest chyba destroyer, niszczyciel, tak mi się wydaje przynajmniej, jest ileś klas, BB to jest właśnie chyba, chociaż nie jestem do końca pewien, tak jak te klasy nigdy nie są tak jakby do końca napisane, cała nazwa trzeba gdzieś tam klikać, żeby to sprawdzić, więc ja się ich nie nauczyłem przez 11 leveli, co nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Dobra, my przejmujemy tą bazę, to nam chwilę zajmie, a zobaczmy co się tutaj dzieje, jeden przejmuje i drugi przejmuje, oni jakby ze sobą walczą, przy okazji do siebie strzelając tutaj, tak, przy okazji do siebie strzelając, ja też zaraz się wdam w jakąś bitwę, bo nie może tak być, że tylko będę przejmował. Dobra, mogę kierować klawiaturą albo prawym klawiszem myszki daje, gdzie ma kliknąć. Dobra. Mógłbym tu jeszcze zostać, po prostu życie by się bardziej naładował. Trudniej by było tą wyspę odbić, ale to takie statki jak ten, czyli takie desantowe bardziej, bo to jest chyba ten statek desantowy, one więcej damage'u zadają tym lokacjom naziemnym i dlatego nie chciałbym tutaj za dużo czasu spędzić, bo oni to zrobią szybciej, jeśli będzie trzeba, a ja po prostu czas zmarnuję, bo ja mam niszczyć przeciwnika statki, których zresztą nie widać za bardzo, bo na razie widzę jeden statek przeciwnika na mapie i zastanawiam się, gdzie jest lepsza. Zakładam, że wszyscy są tak jak ja, gdzieś z tyłu przejmują te bazy. Co my tu jeszcze mamy? No jeszcze dwa jakieś, nie wiem, no i właśnie nie wiem, co to są za klasy. Na pewno mają kominy, to z I wojny światowej, wiecie, bo tutaj na takiej mapie z graczami może się spotkać statek z I wojny światowej i z II wojny światowej. I powiem wam, że nie odczułem tego, żeby ten z II wojny światowej miał jakoś nagle niszczyć ten z I wojny światowej. Dość podobnie ze sobą walczą, ale ja na różne statki trafiałem, znaczy na niektóre to nie trafiałem. Patrzcie, nie mam jeszcze zasięgu, ale zaraz będziemy mieli. Lecą nasze kule, trafimy. Oj, dostał. No, powiem wam, że zaraz zejdzie ten statek i tyle. Już nawet nie ma co uciekać. Dobra, kolejny statek widoczny jest gdzieś na mapie, ale go nie widzę gdzie. Znaczy nie widzę gdzie jest. Coś mi tu nie wychodzi z tym celowaniem. Wiecie?
Dobra. Spłynę trochę na dół, bo widzę tu kolejny statek na dole. Ten sobie nam thanks napisał fajnie. No problem. Nie wiedziałem nawet, że się tak da. Pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, dajmy full speed. Czasem da się jeszcze overheat zrobić na tym, na silniku i trochę szybciej płynąć. Jak wam zabawna jest ta gra taka dość. Znaczy przyjemnie się gra, wiecie, te statki niszczy. Jest ten element teamplayu dość dobry, prawda? Jeden na jednego, nagle drugi podpływa, zaczyna pomagać, trzeci coś tam. Jest oczywiście też ten element, wiecie, że jest jeden statek counteruje drugi statek i tak dalej. Dobra. Oj, ominął moje te. Trochę klikam, wiem, w klawiaturę za dużo, ale... Ale to tak wymaga ode mnie ta gra, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, teraz dostanie z głównych dział, patrzcie jak... nic nie strafiło! Masakra, tu główne działa są chyba 4 tylko. Nie, 2 nawet strzelają. Jeszcze gorzej. Oj kurczę, bazę nam przejmują w naszej bazie. Bardzo niefajnie. Ktoś po prostu od tyłu ninja nam zrobił. Oj, ten trochę, powiem wam, niefortunnie się tutaj zespawnował, bo zaraz będzie miał. O kurde, on torpedy we mnie posłał, a ja nie mam odporności na torpedy. Ale on chyba nie przeżyje, powiem wam. No. Oj, poszedł. No, jeszcze. Wal! Fak, ale dostałem od niego. Dobra, trzeba się stąd wycofać. Bo ja mam bardzo duży pancerz, wiecie, ale na torpedy to mam zerowy prawie. Masakra, więc tamten mnie może strzelać, ale najważniejsze, żeby ten mnie z tymi torpedami nie ruszył. No. Te salwy zbiera, no on chyba zaraz padnie, wiecie. Okej, nasz tu jakiś nam pomaga. Trzeba też strzelać trochę przed niego, wiecie, żeby ten... Kurde, w kogo te torpedy? O, fuck. No, te torpedowce muszą ten... Znaczy, to nie są torpedowce, to są jakieś kruzery czy coś, nie wiem. A może kruzer to jest torpedowiec? Tylko ja się nie znam na II wojnie światowej. Na statkach. Zaraz mi się zasięg skończy. Zatopiliśmy go. No ludzie. Koleś już prawie utonął. Dobra, zatonął. Dwa statki mamy zatopione, czyli myśmy go zatopili, czyli fajnie. Dobra, zmieniamy sobie kierunek strzału. Ten mój statek może bardzo daleko strzelać, wiecie. Okej, dostał ten. Wiecie co, trzeba się tu cofnąć, bo będzie ciężko. Znaczy będzie ciężko, bo oni zaczynają nam się spawnować po prostu pod naszą bazą, to jest problem. Przejęli nam jedną z tyłu. Mam nadzieję, że ten płynie... Tak, on płynie przejąć, czyli spoko. Płyniemy teraz w tą stronę. Jak widzicie, trochę się dzieje, tak? Trochę z przodu, trochę z tyłu. Trzeba uważać. Ja już nie mam pancerza, nic nie mam. Mój statek jest właściwie gotowy do zatonięcia. Zobaczymy, czy to się da ten. Tego trzeba tu rozwalać, bo on kurde. Za blisko płynie, a jak będzie blisko, to będzie mógł mnie strzelić, tak? Tylko to jest jakiś mały statek. O, i się kryje za górą, nie wiem, czy to widzicie.
Ale chyba niewiele mu to pomogło, bo ten... No, dobra. Tego też trzeba rozwalać. Tamtego już nie dostrzelę, bo on się skrył za tym, za przeszkodą, czyli za wyspą. Uderzył teraz w wyspę i nie może atakować, musi wycofać, ale chyba o tym nie wiem, może to jest jakiś niski level. Chociaż nie 15, to nie rozumiem, czemu nie czai. O co chodzi? O, teraz dopiero wycofuje, widzicie? Wycofuje się. Dobra, ja się trochę ruszę, bo niestety nie mogę tak stać. Oj, no i teraz mnie chyba zniszczą, co? Tak, z dwóch stron do mnie walą, i z prawej, i z lewej. No, i to nie my, ale to nic, bo mam jeszcze dwa pozostałe statki. Kurczę, przeciw... A nie, wygrywamy, zaraz będzie koniec gry. Dobra, to bierzemy teraz tego, on jest taki dość szybki. I myślę, że dzięki niemu będziemy mogli tu trochę ten... Trochę nabałaganić. Płyniemy na tego. Patrzcie, jaką prędkość rozwijamy. Będziemy płynąć tak, widziałem jak to robią, wiecie? Ach, wygraliśmy! No to nie zauważyliście, jak tym szybszym płynąłem. Level zdobyłem 12. Całkiem przyjemnie, 2000 punktów ten. Widzicie, za tą bitwę dostałem 2000 expa. A żeby level mieć, to chyba 2600 jest potrzebne, tak? Bo tu się to sumuje. Znaczy 5600. No, czyli to jest dość szybko się levele zdobywa. I myślę, że to by było tyle. Jeszcze wam pokażę, jak port wygląda. Exit, shipyard. Tutaj jest nasz port, tu są moje statki, już kilka mam. Tak więc, tak jak powiedziałem, myślę, że na live w to zagram, bo gra na pewno jest dobra na wielu graczy. Myślę, że fajnie się będzie z widzami grało, zwłaszcza, że chyba nic z was nie ma tej gry. To nie będziecie nagle mieli nie wiadomo których leveli, a gra jest dość nowa, chyba wyszła, nie wiem, tydzień temu czy coś. Myślę, że można kilka razy w to zagrać i będzie wesoło. I tyle. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym. Aha, i pamiętajcie, żeby zrobić sobie samouczki i żeby zrobić sobie misję z kampanii, wtedy będziecie mieli wyższy level i na początku przyszłego tygodnia sobie w to zagramy. Albo w środku, albo pod koniec. Zobaczymy, jak trafimy. Trzymajcie się, cześć!